Dzień dobry Państwu, w piątkowy poranek. Onet Opinie, pan Marcin Bosacki, senator oraz były ambasador Polski w Kanadzie. Jest dziś Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Te Pana umiejętności dyplomatyczne, jak i każdego dyplomaty, który może gościć w tym studiu, chyba się marnują i zmarnują przy tej władzy, bo tutaj nie ma miejsca na dyplomację, prawda? Znaczy, dzisiejsza noc w Sejmie pokazała, że rzeczywiście żadnych ograniczeń. Pokazała też stosunek PiS-u do państwa polskiego, czyli stosunek taki jak ten cytat: to trzeba anulować, bo przegramy. To trzeba anulować, bo przegramy. My się uśmiechamy, ale no, nie bardzo. Co to jest właśnie Pana zdaniem? Czy to jest sprawa, która się nadaje do prokuratury, tak jak twierdzi na przykład Lewica? Czy to jest oszustwo, a pani marszałkini Witek jest oszustką? Czy to jest, jak twierdzą niektórzy posłowie Konfederacji, no rzecz naganna, ale tak naprawdę nic, o co należy robić wielką awanturę? Jak pan na to patrzy? Podobnie jak 2 lata temu z głosowaniem niewątpliwie sfałszowanym w sali kolumnowej, uważam, że to jest też fałszerstwo. Znaczy, nie można anulować głosowania i nie podać jego wyników tylko dlatego, że jak słyszymy na tej taśmie, część posłów koalicji rządzącej czy partii rządzącej uważa, że to głosowanie zostało przegrane, w związku z czym trzeba zrobić nowe. To jest nie tylko naganne, to jest prawdopodobnie przestępstwo. No właśnie, tak się zastanowiłam, czy pierwszy mój odruch był taki, czy no nie jest tak, że powinno się jakoś w tym momencie zablokować pracę Sejmu, przerwać pracę Sejmu i do czasu wyjaśnienia tej sytuacji, bo właściwie nie wiadomo, czy te osoby wybrane do KRS-u w taki sposób są dobrze wybrane, prawidłowo, czy w ogóle wyniki tego głosowania są ważne. Bo teraz to wygląda tak, że przechodzimy do porządku dziennego nad takimi sytuacjami i efekty takich wyborów jakby trwają i mają skutki prawne. Co tutaj można zrobić oprócz gadania? Zadam pytanie takiego internauty, który rano napisał na Twitterze: opozycja krytykuje, ale zróbcie coś oprócz gadania. Co można zrobić? Na pewno nie przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Podobnie jak do tej pory nie przeszliśmy do porządku dziennego nad na przykład łamaniem konstytucji w związku z Trybunałem Konstytucyjnym, czy nad niepublikowaniem orzeczeń Trybunału sprzed paru lat. Ale moim zdaniem należy bardzo stanowczo mówić: to głosowanie jest nieważne i ci członkowie KRS-u nie zostali wybrani de facto, ponieważ wyniki prawdziwego głosowania nie zostały ujawnione, czy nawet zostały zatajone przez panią marszałek Witek. I jestem przekonany, że przyjdzie czas, kiedy pani marszałek Witek za to zapłaci również prawnie. A pani Elżbieta Witek jest oszustką? Z całą pewnością to, co zrobiła, to jest oszustwo, tak. Stanisław Piotrowicz i pani Krystyna Pawłowicz są nowymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Adam Bodnar, doktor Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, mówił jeszcze przedwczoraj, że ten wybór, jeśli do niego dojdzie, będzie bezprawny, bo oboje tych kandydatów nie spełnia wymogów ustawowych, chociażby wiek 65 lat, którego nie może przekroczyć sędzia zgodnie z przepisami, które pani też Pawłowicz, pan Piotrowicz ustalali, zresztą argumentując za nimi. Czy to są ważni sędziowie pana zdaniem, czy to nie są ważni sędziowie? Nie. Jestem przekonany, że ten wybór jest niezgodny z prawem. Zresztą, jak pani słusznie mówi, ustanowionym przez sam PiS. Ale poza tym jest to wybór tragiczny, żeby nie powiedzieć skandaliczny moralnie. To znaczy, mamy do czynienia z prokuratorem stanu wojennego, nagradzanym wówczas przez władzę komunistyczną. Wiemy, że są opozycjoniści, którzy się skarżą na to, że on ich oskarżał wówczas. Oraz mamy do czynienia z nie dość, że z osobą skrajnych poglądów, tylko po prostu hejterką. Pani Pawłowicz jest osobą, która używa najwięcej języka nienawiści w polskim parlamencie i niestety za to została wynagrodzona przez prezesa stanowiskiem w naprawdę ciele, które powinno dbać o standardy naszej demokracji i o to, czy jest przestrzegana konstytucja, czy nie. Czy to jest koniec Trybunału Konstytucyjnego? W obecnym kształcie, czy w obecnym zestawie tak, ale wcześniej też oczywiście Można było mieć do niego ogromnie dużo zastrzeżeń. My w ogóle mamy ogromny problem z utrzymaniem rządów prawa w Polsce. Na najwyższych szczeblach chodzi o Trybunał Konstytucyjny, chodzi o Krajową Radę Sądownictwa i chodzi o Sąd Najwyższy, zwłaszcza Izbę Dyscyplinarną. Dzisiaj za godzinę przeprowadzimy w Senacie, pan marszałek Tomasz Grodzki zaprasza wybitnych konstytucjonalistów, co robić po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w jaki sposób dostosować ten bałagan, który PiS buduje od 4 lat, do standardów europejskich, ale również po prostu do przepisów naszej konstytucji. To rozplątanie tego będzie niezwykle trudne. Zaczniemy to robić, mam nadzieję, już dzisiaj, ale czyli Senat to będzie niezwykle skomplikowane. Czyli Senat będzie takim ogniskiem oporu wobec tych posunięć Sejmu, które są bezprawne. Dobrze rozumiem? Ja mam nadzieję, że Senat będzie, jestem przekonany, że będzie, że ta krucha, ale jednak większość wybrana przez obywateli i obywatelki będzie ogniskiem normalności. Pan premier Morawiecki normalność mówił sporo, to jest modne słowo. Sporo normalności, ale normalność to nie jest ani głosowania o 2:00 w nocy nielegalne, ani łamanie obietnic wyborczych, ani łamanie charakterów poprzez promowanie takich indywiduów jak pan Piotrowicz na przykład. Normalność to jest rzetelne stanowienie prawa w parlamencie na rzecz obywatelek i obywateli. Mam nadzieję, że zaczniemy to robić już od dzisiaj. A zauważył pan, panie senatorze, jak my się ekscytujemy taką zwykłą normalnością, jak ktoś się zachowuje po prostu normalnie, tak jak Adrian Zandberg przemawia w Sejmie. Można się z nim nie zgadzać nawet, ale przemawia normalną polszczyzną, nie wyzywa nikogo, nie poniża, argumentuje, zdobywa się na jakąś ironię. Czyli w sumie normalna rzecz, tak powinni się zachowywać parlamentarzyści na poziomie podstawowym. To jest podłoga, nie sufit. Zachwyt. Polska wybucha zachwytem. Jest marszałek Grodzki, który ma jakąś ścieżkę kariery zawodowej, jest dobry w tym, co robi. Nie wiem, wydaje się, nic temu przynajmniej chyba nie przeczy na razie, poza tym, co mówi TVP Info, ale to nie jest dobre źródło informacji, że jest w polityce rzeczywiście po to, żeby coś zrobić i jest zachwyt. Ja nie odbieram niczego marszałkowi Grodzkiemu, no ale tak powinno wyglądać normalne zachowanie senatora, a Polska wybucha zachwytem. Czyli my jesteśmy zachwyceni normalnością. Prawie dajemy medal komuś za to, że przyszedł trzeźwy do pracy. Czy to nie pokazuje skali i punktu, w którym jesteśmy teraz jako społeczeństwo obywatelskie? Ja powiem pani więcej. Znaczy, ten zachwyt również słyszę i widzę, rozmawiając z partnerami za granicą czy z zagranicy, że wreszcie w Polsce, głównie chodzi o to zwycięstwo w Senacie, pojawia się Polska, którą oni znali przez poprzednie przynajmniej dekadę od naszego wejścia do Unii Europejskiej, tak naprawdę trochę wcześniej, czyli Polska, która wytrwale buduje swoją pozycję jako normalny kraj Zachodu, normalny kraj europejski, którym może rządzić prawica, lewica, ale nie łamie się pewnych standardów. Nie robi się właśnie czegoś takiego jak głosowanie niepoliczone w sali kolumnowej, albo nie robi się czegoś takiego jak dzisiaj głosowanie trzeba anulować, bo przegramy. I Europa to docenia, ale z drugiej strony Europa jest zmęczona tymi 4 latami PiS-u, który cały czas mówi zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz: nie mam pana płaszcza i co pan mi zrobi. I to jest, powiem pani, jako były dyplomata i człowiek, który zna trochę świat, zwłaszcza Europę, to jest najgorsza spuścizna rządów PiS-u. To znaczy, my budzimy coraz większe, nawet już nie zniecierpliwienie, tylko taką obojętność Zachodu. No, ci Polacy właściwie, owszem, się starali tam przez 25 lat, próbowali być tą Europą, ale tak naprawdę są tacy jak ten PiS. To jest nieprawda oczywiście, bo PiS jest mniejszością, silną, ale jednak mniejszością. Cały czas, nigdy nie zdobyli ale to, co większości dusz Polaków. Idzie na nasze konto jako obywateli. Znaczy, to buduje fatalny wizerunek Polski jako warchołów, dziwaków i generalnie ludzi wschodu, takich trochę bardziej cywilizowanych przedstawicieli cywilizacji wschodniej, a nie normalnych przedstawicieli Europy. A czy Donald Tusk jako szef Europejskiej Partii Ludowej, który już zapowiedział, że od 1 grudnia zdejmie tę maskę poprawnego politycznie urzędnika i będzie się wypowiadał o polskich sprawach i nawet wypowiedział takie słowa, które można zrozumieć jako chęć zbudowania ruchu opartego, jakiegoś społecznego tutaj w Polsce, opartego na młodych ludziach. Czy może Donald Tusk zmieni to, o czym pan mówi, ten taki wizerunek Polski? Przepraszam, ja byłem świadkiem tego, jak Donald Tusk w pierwszych miesiącach swojego urzędowania jako przewodniczący Rady Europejskiej funkcjonował, jak sprawnie był w stanie koordynować. Wtedy akurat miałem styczność z nim czy z jego biurem jako ambasador Polski w Kanadzie przy budowaniu takiej koalicji na rzecz wsparcia Ukrainy i z drugiej strony na rzecz silniejszego zaangażowania państw Zachodu, głównie w NATO, ale nie tylko, w ramach NATO, ale nie tylko w zaangażowanie w naszym regionie. To jest człowiek, który przez te 4 lata, jak mówi, pracy urzędniczej, ale się niezwykle zbudował. W elitach zachodnich to głosowanie w Europejskiej Partii Ludowej na to wskazuje. On będzie niezwykłym walorem, niezwykłym atutem Polski. Nie tylko naszej grupy politycznej centrowej, ale w ogóle Polski, właśnie żeby nas nie wypchnięto na margines albo i poza margines tej wspólnej rodziny europejskiej. Rozumiem, że pozycja Donalda Tuska jako szefa Europejskiej Partii Ludowej jest zupełnie inna i daje więcej swobody w politycznych poczynaniach w Polsce niż jego dotychczasowa pozycja. Absolutnie. On powinien się angażować w bieżące w debaty polityczne, czego mu jako przewodniczącemu Rady Europejskiej, czyli takiemu arbitrowi między rządami europejskimi, nie wypadało, chociaż i tak wiemy, że swoje zdanie wypowiadał. Michał Szczerba wręcz powiedział, rok 2020 to będzie wielki powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Czy pan też tak uważa? Ja uważam, że to będzie niezwykle ważny rok dla polskiej polityki, bo uważam, że jest ogromna szansa, o tym w ogóle nic nie mówiliśmy, między innymi o moim przyjacielu, prezydencie Poznania Jacku Jaśkowiaku. To jest ogromna szansa na pokonanie Andrzeja Dudy, prezydenta niesamodzielnego i w niektórych wypadkach kompromitującego Polskę w maju. Czyli Jacek Jaśkowiak, a nie Małgorzata Kidawa-Błońska? Uważam, że oboje są wspaniałymi kandydatami, natomiast ja znam lepiej z racji tego, skąd jestem i z tego, że współpracujemy od dawna, Jacka Jaśkowiaka i to jest, uważam, kandydat na prezydenta takiego, jakiego ja bym sobie wymarzył. To znaczy energicznego, już doświadczonego, ale z takim genem wojownika. Uważam, że Polacy raczej potrzebują, nie widzą w prezydencie nie króla czy królową, tylko hetmana. I Jacek Jaśkowiak takim hetmanem z całą pewnością dla Poznania w tej chwili jest, a może być dla całej Polski. A nie jest tak, że jest problemem, bo tak się trochę po cichu mówi w Koalicji Obywatelskiej, że to jest problem, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest kobietą, że Polacy nie są gotowi na kobietę prezydenta jednak. Nie wiem, dla mnie to nie ma znaczenia, oceniam polityków bez względu na ich płeć. Natomiast ja powiem szczerze, ja byłem bardzo zadowolony z kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ale kiedy się pojawiła kandydatura Jacka Jaśkowiaka, to nie tylko z powodu tego, że jesteśmy z jednego miasta, jestem jeszcze bardziej zadowolony. Czyli Jaśkowiak lepszy? Jest moim kandydatem, tak. Marcin Bosacki, senator, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I państwu także dziękuję. Miłego weekendu. Do zobaczenia za tydzień.